Proszę Państwa, może zacznę od przedstawienia szanowanego grona, a więc profesor Andrzej Nowak. Proszę Państwa, nie łączę tytułów, ponieważ są one powszechnie znane. Jerzy Targalski. Maciej Świrski. Marcin Palader. Proszę Państwa, myślałem, że Józek powie o tym sam, ale jest autorem pewnego odkrycia, na czym polegają błędy naszych przeciwników, że nie znają kalendarza liturgicznego i historycznego. Zafundowali se najpierw 10 maja, potem dzień zesłania ducha, a proszę Państwa, uroczyste zaprzysiężenie naszego prezydenta elekta odbędzie się w dniu wymarszu kadrówki. Ale także to jest święto liturgiczne, dzień przemienienia pańskiego. Tak. Proszę Państwa, ja w związku z tym chciałem też odwołać się do tego, do tej sprawy i przytoczyć wierszyk, który napisałem nie wiedząc, jak to się skończy, i pisałem, proszę Państwa, również takiej wersji alternatywnej, gdyby było nie najlepiej. Ale nie musiałem niczego zmieniać. Wiatr historii znienacka uderza, niesie powiew nadziei i męstwa. Wciąż wspominam wizytę papieża i tę mszę na Placu Zwycięstwa. Naszą słabość ówczesną i biedę, naszą bierność i zwykłą marność, słowa padły w beton jak w glebę. Wkrótce wzeszła z niej solidarność. W dzień Wigilii Zielonych Świątek plac był jak narodowy wieczernik. Kilka słów wnet się stało początkiem wielkiej zmiany dusz małowiernych. Trzeba wiary znów, by do skutku mówić frazę, co wszystko odmieni. Za papieżem. Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi. Proszę Państwa, to jeszcze, żeby już tą poezję mieć z głowy, przeczytam Państwu jeszcze wierszyk na jutro. Wierszyk pod tytułem Domino. Wygraliśmy w platformie stypa. Niewesoła łże elit mina. Tylko patrzeć, a zaczną się sypać pozostałe kostki domina. Padnie rząd, padnie Sejm oraz Senat. Oczyszczenie przeżyją sądy. Runą media, litości nie ma, i przeżyją szok samorządy. Banki oraz handlowe kolosy spolszczą się w ramach cudów i dziwów. Wyjaśnimy Smoleńsk, a Moskwie odeślemy agentów wpływu. Wielka fala Polskę opłucze, zmiany krańców najdalszych dotrą i zadzwonią więzienne klucze aferałom, zdrajcom i łotrom. A na koniec, jak fama niesie, Miś Kamiński ze zgliść się wyłania, salutuje i mówi: prezesie, melduję wykonane zadania. Proszę Państwa, tyle krotochil. Przechodzimy do spraw poważnych. Jako pierwszego zapraszam człowieka, który może nam wyjaśnić to, co się stało, co nie do końca, mimo że wiemy i cieszymy się, do nas dociera. Marcin Palader. Dzień dobry. Proszę Państwa, patrzymy na mapę na górze. Będzie kilka mapek. Proponuję się odwrócić. Nie będę Państwu bardzo zanudzał. To jest 12 albo 14 slajdów. To są wyniki wyborów po pierwszej turze głosowania. Po stronie lewej, tam gdzie jest dużo koloru bordowego i żółtego, to jest poparcie dla Bronisława Komorowskiego w pierwszej turze. Po stronie prawej jest poparcie dla Andrzeja Dudy. To, co widzimy wyraźnie, to jest dużo koloru bordowego u Bronisława Komorowskiego w części północno-zachodniej, w części południowo-zachodniej. Historycznie rzecz ujmując, na terenach byłego zaboru pruskiego bądź części, która wchodziła w skład cesarstwa niemieckiego. Po części prawej
Mamy poparcie dla Andrzeja Dudy, to jest skrajnie różne, jak Państwo widzicie. Ten żółty, zielony kolor pokazuje słabsze poparcie dla Dudy w tej części tak zwanej pruskiej. Ta część granatowa, niebieska i fioletowa to jest część z wyższym odsetkiem głosów dla Andrzeja Dudy, czyli dawny zabór rosyjski zwany kongresówką i dawny zabór austro-węgierski zwany też potocznie Galicją. Jak Państwo widzicie, Polska w tych wyborach, w pierwszej i w drugiej turze dokładnie pękła na pół. Ona tak pęka z różnymi przesunięciami, minimalnymi przesunięciami od roku 89. Tak ukształtowana jest nasza geografia wyborcza. To jest w dużej mierze wynik pewnych procesów historycznych, które się dokonywały w ostatnich 100 czy 200 latach. I jeszcze, żeby zobrazować to, co mówię, macie Państwo jeszcze raz to samo zestawienie pokazujące, gdzie był silny Bronisław Komorowski, a gdzie był słaby Andrzej Duda i z kolei mapa poniżej to jest to z wyższym poparciem dla Andrzeja Dudy, a po lewej stronie macie Państwo dokładnie granicę zaborów z roku 1914. No jak Państwo dokładnie przyłożycie wynik Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy, to poza nielicznymi wyjątkami on się w te podziały postzaborowe jak najbardziej wpisuje. No i oczywiście problemem, który tutaj poruszaliśmy po pierwszej turze głosowania, czyli w poniedziałek poprzedni i jeszcze poprzedni, to było to, jak z tej połówki starać się wyciągnąć trochę więcej niż połowę, żeby Andrzej Duda mógł odnieść sukces. Żeby Państwo też mieli świadomość tego, jak dzieli się ta Polska. Ona od wczoraj, jak się wczytujecie dokładnie w portale informacyjne, jak czytacie gazety, jest przedstawiana w ten oto sposób. Ta lepsza Polska Bronisława Komorowskiego, ta wykształcona, ta lepiej prosperująca, to jest ta w części północno-zachodniej. Ta gorsza Polska, ta, gdzie zwyciężył Andrzej Duda, to są osoby z wykształceniem podstawowym albo średnim, osoby starsze i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę Państwu kontynuować, to Państwo rozumieją, że znacie na pamięć ten podział. Jak to wygląda naprawdę? Popatrzcie Państwo, choćby na takie zestawienie pokazujące, jak ma się poparcie dla Komorowskiego i Dudy w stosunku do zasiedziałości, czyli w których miejscach w Polsce nie migrowano, nie było procesów migracyjnych, czyli przemieszczeń ludności w ostatnich kilkudziesięciu latach. I widać jak na dłoni, że tam, gdzie ludność jest zasiedziała, mieszkająca od pokoleń, tam zawsze jest wyższe poparcie dla kandydatów prawicy i tam wyraźnie zwyciężył Andrzej Duda, a zdecydowanie słabsze wyniki miał Bronisław Komorowski. I jakby to odwrócić, tam gdzie wyniki lepsze dla Bronisława Komorowskiego, tamte procesy migracyjne, szczególnie po roku 45, miały miejsce w stopniu znacznie, znacznie wyższym. Kolejne zestawienie, to jest zestawienie pokazujące, jak się ma mapa PGR-ów z Polski Ludowej do poparcia w ostatnich wyborach. U części z Państwa jest uśmiech na twarzy, ale zapewniam Państwa, że to są dane jak najbardziej prawdziwe. Ja się zajmuję statystyką 25 lat. I na pewno nie pozwoliłbym sobie na to, żeby robić takie zestawienie proste na podstawie wyimaginowanych wyników, pokazując, że tam gdzie, a widać jak na dłoni, było więcej PGR-ów, tam lepszy wynik osiągnął Bronisław Komorowski. Tam gdzie PGR-ów nie było, tam gdzie dominowało rolnictwo indywidualne w okresie Polski Ludowej i po 90 roku także ta struktura się utrzymała, tam zdecydowanie lepsze wyniki w niedzielę i dwa tygodnie wcześniej osiągnął Andrzej Duda. Gdzie jest lepsza Polska? Przyglądamy się dokładnie. Im kolor ciemniejszy po stronie lewej, tym wyższy odsetek rozwodów i rozwodników. Kto zagospodarował ten elektorat? Bronisław Komorowski. Gdzie jest niższy odsetek osób rozwiedzionych? Tam jest Andrzej Duda. Czytelne jak na dłoni, prawda? To może jeszcze jedna mapka. Dzieci urodzone w związkach niesformalizowanych. To co, zestawiamy, tak? To mam przejść do następnej mapy. Dobrze. No dobrze. Egzaminy gimnazjalne, a pierwsza tura głosowania. Od razu powiem, im kolor ciemniejszy, tym wyższy odsetek dzieci nie zdających egzaminu. Gdzie jest lepsza Polska? Ja mam dużo takich mapek w domu, ale pozwolicie Państwo, że tylko częścią się dzisiaj z Państwem podzielę. Jak
Obiecuję, że uzupełnię. Proszę Państwa, ja sam nie jestem w stanie zliczyć przestępstw w Polsce. Korzystam z danych, które są powszechnie dostępne. Komenda Główna Policji Państwowej. Gdzie jest wyższy odsetek przestępstw? Kto zagospodarował ten elektorat? Zapewniam Państwa, że ta mapa wiernie odzwierciedla ilość dzików na metr kwadratowy w Polsce. Jest taki instytut na Podlasiu, który się tym zajmuje. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, abstrahując od tego, gdzie było to poparcie wyższe dla Bronisława Komorowskiego, no tam, gdzie więcej dzików. Natomiast zwróćcie Państwo jeszcze uwagę na te czerwone linie. To jest w ogóle fenomen. Nie będę mówił teraz bezpośrednio, odwoływał się do ostatnich wyborów, ale jak Państwo popatrzycie na te linie zaborowe, to wniosek z tego jest prosty. Od 100 lat dziki nie przekraczają granic zaborowych. Dobrze. To była część bardziej rozrywkowa, aczkolwiek zgodna z danymi statystycznymi powszechnie dostępnymi. Proszę Państwa, to jest mapa frekwencji z godziny 12 wczoraj. Żółty kolor, im jaśniejszy, tym frekwencja niższa do tej godziny, im ciemniejszy, tym frekwencja wyższa. Są takie trzy obszary, które już o 12 pokazały nam, że frekwencja rośnie niespełna o 3 punkty procentowe. Ten pas na dole galicyjski, czyli były zabór austro-węgierski. Dalej, jak Państwo pójdziecie w górę, to jest pas wschodniego Mazowsza i Podlasia. I ten trzeci obszar, który bardzo też się rzuca w oczy, to jest obszar Kaszubów, ale Kaszubów lądowych, a nie morskich. Dwa tygodnie temu z Czarkiem Gmyzem wchodziłem w polemikę. Udowadniałem, że ci morscy są bardziej ku Platformie, ci lądowi są bardziej ku Prawu i Sprawiedliwości i Andrzejowi Dudzie. I tak też się stało. A to jest mapa, która pokazuje frekwencję z godziny 17. W powszechnej opinii od lat funkcjonuje takie oto twierdzenie, że zwyczajowo osoby o poglądach centroprawicowych chodzą głosować w godzinach przedpołudniowych i wczesnopopołudniowych. Natomiast wyborcy czy elektorat formacji centrowo-liberalnych czy lewicowych raczej preferuje chodzenie w godzinach popołudniowo-wieczornych. Ta mapa frekwencyjna z godziny 17 istotnie pokazała, jak Państwo popatrzycie, takie ożywienie w trzech punktach. Po pierwsze to jest Warszawa i okolice, po drugie to jest aglomeracja Poznań i okolice i po trzecie to jest Trójmiasto. W dużej mierze, jak Państwo popatrzycie na taki drobny punkcik, to jest Gdańsk, Gdynia, Sopot. Ale to, co charakterystyczne, to zwróćcie Państwo uwagę, że pomimo upływu czasu, także między 12 a 17, nad reprezentacją wyjątkową wykazali się mieszkańcy województwa małopolskiego, podkarpackiego i wschodniej części województwa śląskiego. I myślę, że tu jest w dużej mierze odpowiedź, dlaczego Andrzej Duda wygrał wczoraj wybory prezydenckie. Oczywiście trzeba to... To mogę wrócić do mapy, tak. Proponowałem, żeby pojechał, oczywiście nie zaniedbał twardego elektoratu w części południowo-wschodniej, ale też pojechał na styk między Wielkopolską a Łódzkiem i był między innymi w Bełchatowie, kończąc kampanię wyborczą, więc zakładam, że albo w sztabie Andrzeja Dudy są osoby posiadające sporą wiedzę na temat geografii wyborczej i wykorzystały tę wiedzę, albo zdarzyło się to, co się zdarza rzadko na prawicy, że prawica czasami słucha kogoś, kto się na czymś zna. Jak Państwo popatrzycie na tą mapkę, to też jest w dużej mierze odpowiedź, dlaczego był ruch frekwencyjny do godziny 12 do godziny 17.
cały czas patrzymy na tę część południowo-wschodnią Polski, ten największy prostokąt, a po lewej stronie mamy zestawienie, jak wygląda frekwencja w nabożeństwach niedzielnych, tak zwane dominicantes, czyli odsetek osób, które regularnie uczestniczą w praktykach religijnych. I tu Państwo widzicie, że najwięcej tego koloru niebieskiego czy też fioletowego jest właśnie dokładnie w tym samym miejscu, czyli jest pełna zależność między tymi, którzy poszli do kościoła i wychodząc z tego kościoła oddali głos na Andrzeja Dudę. Taka sytuacja między pierwszą a drugą turą, kiedy wzmocniona była ta część południowo-wschodniej Polski, ta z dużym odsetkiem dominikantes, już miała miejsce w roku 2005 i wtedy też z Donaldem Tuskiem w drugiej turze zwyciężył Lech Kaczyński. Mogę Państwu powiedzieć, że niemal z identyczną sytuacją mieliśmy właśnie miejsce teraz po 10 latach, wczoraj przy okazji głosowania. No i na koniec taka statystyka, która Państwu pokaże, co się stało, a co mogło się wydarzyć. Jest kolumna z Andrzejem Dudą, jest kolumna z Bronisławem Komorowskim. Na samej górze jest wynik z pierwszej tury głosowania. Wszystko jest w liczbach bezwzględnych. Potem jest różnica między pierwszą a drugą turą, czyli przepływy plus minus dla każdego z kandydatów. Czyli widzimy, że między pierwszą a drugą turą tych, którzy odpłynęli od Komorowskiego do Dudy i od Dudy do Komorowskiego, saldo na plus wynosi ponad 16 tysięcy głosów dla Andrzeja Dudy. Dalej mamy przyjęte założenie, że około 80-90% pozostałych elektoratów uczestniczyło w drugiej turze głosowania, co myślę, że potwierdza także wyższa frekwencja. I mamy w liczbach bezwzględnych to, co przejął Andrzej Duda bądź Bronisław Komorowski od kolejnych kandydatów. Jak Państwo widzicie, w przypadku Grzegorza Brauna to było aż 85%, Adama Jorubasa 40%, 72% to Janusz Korwin-Mikke, 80% Marian Kowalski, 60%, ale kluczowe, jak Państwo popatrzycie, bo to jest 1 656 000 głosów od Pawła Kukiza. Magdalena Ogórek, Janusz Palikot, Tanajno i na koniec Wilk. I gdyby przyjąć założenie, że między pierwszą a drugą turą głosowania były wyłącznie przepływy między tymi wyborcami, to Andrzej Duda zwyciężyłby, otrzymując 52,9% głosów, bo otrzymałby, jak Państwo widzicie, ta pierwsza żółta kratka, 7 655 319 głosów plus minus. Natomiast to, co się wydarzyło, to była dodatkowa aktywność tych, którzy nie uczestniczyli w pierwszej turze głosowania, a udali się do lokali wyborczych w drugiej turze. I tutaj więcej zyskał w ujęciu liczbowym Bronisław Komorowski, który dzięki temu mógł rozszerzyć swoją bazę o 1 300 000 głosów. Andrzej Duda otrzymał 975, niespełna 1 000 głosów. Co to spowodowało? Że ostatecznie wynik przedstawia się, jak Państwo widzicie, w tym drugim żółtym pasku, czyli Andrzej Duda z poparciem na poziomie 8 630 000 głosów i obok Bronisław Komorowski 8 112 000 głosów, czyli 51,6%, to już Państwowa Komisja Wyborcza właśnie nam wszystkim potwierdziła. I teraz przyjmijmy wariant, kończę, że nie udałoby się pozyskać tych głosów, które Państwo widzicie w zielonej kratce, tych 975 000. Czyli mamy wyłącznie tych, którzy przepłynęli między pierwszą a drugą turą. Gdyby Andrzej Duda nie pozyskał właśnie tych głosów, tego niespełna 1 000, otrzymałby 48,6% głosów, a od wczoraj prezydentem ponownie byłby Bronisław Komorowski. Ale ponieważ Andrzej Duda otrzymał, to jest prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Ja rozumiem, panie Marcinie, że jeszcze pan, wyników wyborów jesiennych nie ma. Ja myślę, że lepszym adresatem jest PKW. Rozumiem, a teraz Maciej Świrski. Jeżeli mogę prosić jeszcze o włączenie ekranu, bo też chciałbym jedną mapkę pokazać. Drodzy Państwo, bez dwóch zdań to, co się wydarzyło wczoraj, to jest... Ekran. I włączenie światła, włączenie rzutnika.
To, co się wydarzyło wczoraj, jest wydarzeniem oczywiście historycznym, bo tak naprawdę na naszych oczach rodzi się historia i to jako żywo przypomina wydarzenia sierpnia 80 roku. Oczywiście w innej skali, inaczej, bo oczywiście nie będzie nigdy takiego samego powrotu do tego, co już było, ale jest pewnego rodzaju analogia. Jeżeli Państwo obserwowali albo byli na spotkaniach Andrzeja Dudy z ludnością, z narodem, chociażby ostatnie takie spotkanie z serii tych objazdów powiatów, gdzie było kilka tysięcy ludzi na rynku w Bełchatowie. Przecież to jest miejscowość, która niezbyt chętnie do tej pory witała polityków Prawa i Sprawiedliwości. To można było zobaczyć entuzjazm, który w tych ludziach jest i to, co najważniejsze, że oni rzeczywiście słuchali tego, co mówi Andrzej Duda. Bo tak jakoś z Polakami jest, że czasem słuchają, a czasem nie słuchają polityków. I mam wrażenie, że Andrzej Duda był słuchany przez naród i dlatego wygrał te wybory. Natomiast to, co ja chciałem pokazać na tym ekranie, ale niestety ekran się nie włącza, zaraz będzie, to chciałem pokazać pewną, z wykorzystaniem uprzejmości pana Marcina, mapki dotyczącej frekwencji, powiedzieć, że to, co się wydarzyło wczoraj, jest także pewnym fragmentem dłuższego ciągu wydarzeń i konsekwencją agresji propagandowej przeciwko Polsce, która się odbywa w wielu wymiarach. Chodzi mi o agresję przeciwko tożsamości i kulturze polskiej. Partia rządząca, która rządziła przez 8 lat, wychodząc początkowo z partii z takich pozycji centroprawicowych, nagle stała się skrajnie lewacką partią, która tak naprawdę chciała zniszczyć polską tożsamość kulturową. I chce dalej to zrobić, prawda? I jest to dalej nie widać, żeby odwołali swój program. A zwłaszcza tak zwana konwencja przemocowa czy antyprzemocowa, którą jeszcze urzędujący prezydent, na szczęście odchodzący w przeszłość, podpisał przecież z całą premedytacją, żeby tak naprawdę uderzyć w podstawy tożsamościowe narodu. I to, co jest istotne, to te wybory są moim zdaniem i ta mapka, którą miejmy nadzieję się za chwilę wyświetli. Te wybory są świadectwem, że naród się nie zgadza na tego rodzaju postępowanie partii rządzących i w ogóle rządzących. Znaczy uderzenie w podstawy tożsamościowe narodu jest odrzucane zdecydowanie. Momencik, muszę przełączyć. Tak, znaczy pytanie jak będzie, natomiast chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli na mapę frekwencji w drugiej turze, godzina 17. Zaraz, jak to się włącza ten cały interes. Tak. Będzie widać, czy nie będzie. No coś wygląda na to, że nasz... Okej. Okay. Rzutnik się bardzo przejął i nie za bardzo chce współpracować z moim rzutnikiem. No chciałbym, żebyście Państwo sobie przypomnieli mapkę mówiącą o frekwencji w pierwszej i drugiej turze, gdzie była mowa o Podlasiu, które miało tak wysoką frekwencję. Jeżeli spojrzeć na tą mapę i porównywać ją z mapą aktywności żołnierzy wyklętych, i tego, co się działo po 1945 roku, to są dokładnie te same tereny. To są tereny, gdzie partyzantka antykomunistyczna trwa aż do końca. I to są te tereny, które tak naprawdę ratują, niosą w sobie polskość. I ci ludzie, którzy wykazali się postawą obywatelską i odsunęli Bronisława Komorowskiego od władzy, to są spadkobiercy tej grupy, właśnie żołnierzy wyklętych, partyzantki antykomunistycznej i tak naprawdę potwierdza się to, co już od dawna jest mówione, że to, co mamy w tej chwili, to jest walka trzeciego pokolenia UB z trzecim pokoleniem AK. I ja widzę te wybory w takim obrazie, po prostu. Patrząc po wszystkim, także po proweniencji i rodzinie, z jaką się związał Bronisław Komorowski, i patrząc na to,
kim jest Andrzej Duda i jakie są jego korzenie. Tak to należy patrzeć i w tej chwili jesteśmy na etapie walki o tożsamość narodową, o to, żeby naszej tożsamości narodowej nie zniszczono konwencją przemocową i dalszym trwaniem Platformy Obywatelskiej u władzy. Ja jeszcze zanim udzielę głosu profesorowi Andrzejowi Nowakowi, dziękuję Macieju. Chciałem, proszę Państwa, zwrócić uwagę na jedną rzecz, która każe widzieć to, co się zdało wczoraj prawie w kategorii cudu. Proszę Państwa, żadne wybory w tym kraju nie odbywały się w równie trudnych warunkach. To rzeczywiście ktoś to porównał Dawid i Goliat i jest to porównanie absolutnie uzasadnione. Bo nawet słynne wybory 2005 roku odbywały się w granicach, kiedy system jeszcze nie zakrzepł. Kiedy zawaliła się władza lewicowa, kiedy istniała dezorientacja służb i różne te elementy nie działały. Tymczasem tutaj pojawiła się sytuacja, że z jednej strony było wszystko. Służby, media, administracja państwowa, władza i rząd, autorytety, delikatnie wspierająca Europa i poprawność polityczna, a z drugiej strony można powiedzieć kandydat znikąd jeszcze metkowany jako klon prezesa. I proszę Państwa, i coś się jednak zdarzyło, że ta Polska, o której przed chwilą mówił Maciej Świrski, dała sobie z tym radę. I stąd mój optymizm, że teraz, mimo wszystkim, że łatwo nie będzie, będzie jednak już trochę z górki. Ale o szerszym kontekście historycznym chciałbym, żeby powiedział profesor Andrzej Nowak, ubolewając jednocześnie, że odrywam go od tego drugiego tomu, na który czekam. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego radosnego spotkania. Można zapytać, z czego się cieszymy. Każdy z nas wie z czego, ale myślę, że najlepiej na to pytanie odpowiada sam zwycięzca tego dnia. I chciałem Państwa odesłać do bardzo ciekawej rozmowy, jaką drukuje najnowszy numer Arkana, rozmowy Krzysztofa Szczerskiego z Andrzejem Dudą. I to myślę jedna z najważniejszych rozmów obecnego prezydenta elekta i ta deklaracja, która ją otwiera, wyjaśnia chyba rzeczywiście najistotniejszą sprawę. Mówi tak Andrzej Duda. Stawką tych wyborów jest pytanie o to, czy Polacy są podmiotem, czy przedmiotem władzy we własnym kraju. Czy władza jest po to, by służyć narodowi i państwu, czy odwrotnie. Instytucje państwa są po to, by ludzie obozu władzy mogli się w nich umościć, a społeczeństwo jest po to, by władzę zasilać podatkami i podziwiać w telewizji bez egzekwowania odpowiedzialności. Dlatego potrzebna jest w Polsce zmiana przywództwa politycznego, by Polacy odzyskali poczucie własnej siły we własnym państwie. Z tego się cieszymy. I za to jesteśmy wdzięczni Andrzejowi Dudzie, jego sztabowi, tym ludziom, którzy mu pomogli i sobie samym, że jakoś bierzemy w tym udział, bo tak patrzy na to Andrzej Duda, nie że wygrał sam, ale że wygrał właśnie z naszym poparciem milionów wyborców i wygrał dla nas, a nie dla siebie. I to czujemy i to myślę jest rzecz bardzo ważna, która istotnie różni tego kandydata od innych. Ale nawiązując do tego, o czym mówili moi przedmówcy, pozwolę sobie, żeby też zacząć jakąś dyskusję pół żartem, ale też bardzo serio nawiązać do zdania, które wygłosił pan Świrski, iż Andrzej Duda był słuchany i dlatego wygrał. Ja bym powiedział, że ważniejsze jest to, że Andrzej Duda słuchał i dlatego wygrał. Oczywiście był słuchany, ale był słuchany dlatego, że słuchał także. I myślę, to przesłanie było czytelne w każdym jego spotkaniu. Ja miałem okazję uczestniczyć tylko w kilku, w Poznaniu i w tym ostatnim w Krakowie między innymi. I to było bardzo wyraźnie przez niego za każdym razem podkreślane, że on jest po to, żeby zrealizować program ludzi, program, który wynika ze spotkań z wyborcami, najróżniejszymi. Nie tylko tymi, których można spotkać w studio telewizyjnym. I druga uwaga, do której chciałem nawiązać, która tutaj padła tym razem, wypowiedziana przez pana Paladę. Te wszystkie mapki oczywiście mają znaczenie bardzo duże i
historyczne, głęboko zakorzenione, ale jednocześnie coś się zmieniło w tych wyborach. Gdyby tak było, że zawsze potwierdza się ten sam schemat, to nie wygralibyśmy tych wyborów. Co się zmieniło? To, co pokazała dynamika głosowania w ciągu dnia. I o tym pan tylko nie wspomniał, albo ja może tego nie usłyszałem. Rzeczywiście, rano poszli nasi wyborcy hurmą. Zwycięstwo rano było, zapowiadało się, jak zwykle zresztą, 60 do 40, do godziny 12, prawda? Czy 50 kilka prawie do ledwie powyżej 40. Ale jak dzisiaj rozmawiałem z panem Krzysztofem Szczerskim po południu w czasie naszego spotkania w Arkanach redakcyjnego, to właśnie mówił mi o takiej dramatycznej chwili, jaką przeżywano w sztabie prezydenta elekta, a która rodziła nadzieję w drugim sztabie. Koło godziny 17, 18 trend zaczął się wyraźnie odwracać. I wtedy w sztabie Bronisława Komorowskiego padła taka uwaga: jak ten trend się utrzyma, to do godziny 21 wygramy jak zwykle. I nastąpiło coś niezwykłego. Między 17 a 21 więcej głosów padło na Andrzeja Dudę niż na Bronisława Komorowskiego. I tak było po raz pierwszy. Relacjonuję tylko to, o czym mówiono, i kojarzę to dzisiaj do mnie. I kojarzę to z tymi wynikami, które także pokazywano również wczoraj w telewizji. Miażdżące zwycięstwo Andrzeja Dudy wśród młodych. Nie miał takiego zwycięstwa Leszek Kaczyński w roku 2005. Nie miał oczywiście Jarosław Kaczyński w roku 2010. I to jest nowe zjawisko. To ogromne zwycięstwo wśród młodych. Tych, którzy być może niestety nie poszli rano do kościoła. To jest także nowy elektorat, z którym musimy się liczyć. Może namówimy ich, żeby poszli razem z nami do kościoła w następnych wyborach. Ale na razie to nie są jeszcze ci. Myślę, że to jest rzecz bardzo ważna, no banalna, wiele osób na to zwraca uwagę, ale musimy ją chyba tutaj też dostrzec. To, że tak wielu młodych zagłosowało na Andrzeja Dudę, na zmianę. I to dostrzegamy nie tylko oczywiście w tych konkretnych wynikach, w tych opisach socjologicznych wyników, ale w naszych obserwacjach. No właśnie choćby w tych wiecach z udziałem Andrzeja Dudy. Miałem okazję brać udział w tym ostatnim wiecu kończącym kampanię na Rynku Krakowskim w piątek wieczorem. I jakże mi było miło, że byłem jednym z najstarszych uczestników tego wiecu. A było tam wiele tysięcy osób. Oczywiście takich jak ja, starszych ludzi, było tam może 500, 600, ale reszta to byli ludzie dużo młodsi, 15, 20, najwyżej 20-parolatkowie. I to rodzi naprawdę ogromne nadzieje, ale i poczucie zobowiązania, żeby ci młodzi nie odeszli, tak jak wczoraj pan Hołdys mówił w telewizji, że wyborcy Platformy umarli w ostatnich 8 latach, prawda? Wyliczył to. Bo 400 tysięcy rocznie umiera, prawda? No więc tak. Otóż chodzi o to, żeby ci nowi, młodzi wyborcy nie tylko nie umarli, bo mamy nadzieję, że na to się nie zanosi, ale nie wyemigrowali. I to jest bardzo ważne zadanie, z którego rzecz jasna najlepiej zdaje sobie sprawę i wielokrotnie o tym mówi sam zwycięski kandydat, prezydent elekt. Myślę na koniec, żeby nie przedłużać i wywiązać się z tego zadania, które postawił mi pan kolega nadredaktor, czyli nawiązania do historii. Chcę powiedzieć, że ta kampania, czy raczej przygotowanie do niej zaczęła się nie 11 listopada. Miałem znów takie wyjątkowe szczęście uczestniczyć w szczególnym momencie, kiedy mam wrażenie, ta kampania się zaczęła. To było 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, u trumny marszałka i pary prezydenckiej na Wawelu. Było kilkanaście osób. Zeszli się z różnych stron. Był Andrzej Duda, był jego ojciec, było parę osób z kwiatami. Ja też akurat przyszedłem. I myślę, że to było przygotowanie do tego, co stało się 10 dni później, do nominacji Andrzeja Dudy na kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta. To, że Andrzej Duda przy podsumowaniu tej kampanii, w podziękowaniu,
za to zwycięstwo skierowanym do wyborców nie mówił o Leszku Kaczyńskim. Powiedział o nim oczywiście na konwencji otwierającej. Nie znaczy, że o nim zapomniał, że zapomniał o tym 1 listopada, że zapomniał o tym zobowiązaniu wobec tych, którzy przed nim walczyli o to, żeby to państwo było dla Polaków, żeby było najpierw państwo, a potem żeby było dla Polaków. I myślę, że jeśli jest jakaś symbolika w tym ciągu dat, 1 listopada, 11 listopada, potem oczywiście ta nie dająca się ogarnąć w żaden sposób racjonalnie, ale może najważniejsza symbolika religijna, właśnie zesłania Ducha Świętego i potem przemienienia pańskiego na 6 sierpnia. To oczywiście przypomina mi się wiersz, raport z oblężonego miasta i to, że tam to przemienienie pańskie w zupełnie innej, bardzo nieprzyjemnej postaci się pojawia. Aluzji do pułku Preobrażeńskiego, gdzie Zbigniew Herbert mówi, że pułki przemienienia pańskiego stoją wokół tego miasta, które jest ciągle oblegane i oblegający się zmieniają. Nie łudźmy się, że nagle odstąpili wszyscy oblegający, że ich już nie ma, że zdobywamy wszystkie miejsca władzy w Polsce i że żyjemy długo i szczęśliwie. Oczywiście chcemy żyć długo i szczęśliwie i w pokoju. Ale te pułki przemienienia pańskiego, te preobrażeńskie pułki, oczywiście one stoją, niekoniecznie rosyjskie, nie o nich tylko mówię, choć oczywiście do tego była aluzja w wierszu Zbigniewa Herberta. Droga 6 sierpnia była kontynuacją, nie początkiem drogi Olandry. Tak się składa, że urodziłem się na tej ulicy i mieszkałem przez 30 lat na ulicy Olandry w Krakowie. I stąd jest mi szczególnie bliska ta data 6 sierpnia. Otóż przyjmowali ci, którzy wchodzili na tę drogę 3 sierpnia, kiedy była odprawa pierwszej kompanii kadrowej, to zadanie nie jako początek, ale jako kontynuację. 50-lecie stracenia tutaj na stoku Cytadeli Warszawskiej Romualda Trauguta 5 sierpnia 1864 roku. Ta walka zaczęła się dużo wcześniej i trwa dalej. Walka i praca, bo to nie chodzi tylko o walkę z bronią w ręku. Ale oni szli w przekonaniu, że oni mają dokończyć zwycięskie powstanie. Myślę, że teraz to przekonanie też warto tym młodym, którzy nie tylko może nie poszli do kościoła, ale zagłosowali na Andrzeja Dudę, na zmianę, na wolność. Ale warto im przypomnieć nie tylko ten religijny, najważniejszy fundament zmiany, przemiany, ale także fundament historyczny, że to, w czym uczestniczą w roku 2015, jest kontynuacją tego, o czym moi przedmówcy mówili właśnie sierpnia 80 roku. Wielu z nich, z tych młodych, tego nie pamięta. To jest dla nich prehistoria, w pewnym sensie abstrakcja. Warto ich w tę historię wciągnąć, by zakorzenili się tak jak ci na tej mapce, a raczej na serii mapek, są bardziej zakorzenieni ci, których nie wyrwano z korzeniami, z Galicji, z kongresówki i ci, którzy potrafili przenieść swoje korzenie, jak te wysepki bordowego koloru koło Wrocławia, bo oni zostali wyrwani z korzeniami, ale przenieśli swoje korzenie i są znowu zakorzenieni tam. Warto to poczucie zakorzenienia w historii także przenieść młodym i pokazać im, jak ta walka, w której uczestniczą i praca, ma wielkie znaczenie. A więc czeka nas długi bardzo marsz i nie jest to aluzja do paskudnej historii Mao Zedonga, tylko oczywiście do tego pięknego marszu, który zaczął się, kolejna jego faza 6 sierpnia, ale do 11 listopada 18 roku była długa droga. Do spełnienia tego snu o wspaniałej, wolnej, służącej obywatelom Polski droga nie zajmie tylko ten czas od 24 maja do 6 sierpnia 2015 roku. Ta droga będzie wymagała naszego uczestnictwa przez co najmniej następnych 5 lat, a raczej 10, bo myślę, że spełnienie tej najważniejszej obietnicy, nie dotyczącej emerytur i rent, nie dotyczącej obniżenia, czy raczej, przepraszam, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, ale tej obietnicy wspaniałego, wolnego, dobrze żyjącego państwa polskiego dla Polaków i z Polakami, to ta zmiana wymaga wielu lat naszej pracy. Więc myślę, że tak patrzmy na ten 6 sierpnia roku 2015 jako początek długiej, wspólnej
i nie zawsze bezpiecznej drogi, ale drogi, na którą udało się wejść i postawić dzięki Andrzejowi Dudzie, dzięki jego sztabowi, dzięki popierającym go milionom Polaków. Ten pierwszy, najważniejszy krok. Bez tego kroku nie zrobilibyśmy żadnego następnego. I za to dziękujemy Andrzejowi Dudzie. Dziękuję serdecznie profesorowi Nowakowi. Jeszcze pojawił się lekko spóźniony Maciej Pawlicki. Ja zadam tylko na początek prywatne pytanie, ponieważ wiemy, że wracasz z telewizji. Czy już ci proponowali stanowisko dyrektora, czy sądowali, co byś powiedział i co z nimi zrobisz, kiedy nim zostaniesz? Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Przepraszam za spóźnienie. Rzeczywiście byłem w TVP1 na Woronicza w programie Świat się kręci. Jeszcze nikt mi nic nie proponował. Właśnie, jak Państwo wiecie, trwa konkurs, w którym ściga się kandydat premiera Siemoniaka, kandydat ministra Schetyny i kandydat prezydenta Komorowskiego. Są w finale, tak, we trzech. I ten konkurs zapewne zostanie, mimo apeli Krzysztofa Skowrońskiego i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, żeby wstrzymać ten konkurs, bo taki apel został wystosowany. Ten konkurs zapewne zostanie rozstrzygnięty wcześniej. Któraś z tych osób obejmie rządy. Zgodzę się, że trochę inaczej na mnie na korytarzach spoglądano. To na pewno. I nagle się okazało, kilka bardzo przyjaznych gestów mnie spotkało. To oczywiście pytanie było pomocnicze, a teraz tak. Proszę cię o refleksję na temat tak większej jest, całości. Myślę, że państwo znacie. I właściwie zacząłbym też od tego, bo zabawne jest to, że tutaj, czy też znamienne jest to, że tutaj prowadzącym spotkanie jest Marcin Wolski, a w programie, którym byłem przed chwilą, był drugi filar tego samego magazynu 60 minut na godzinę, czyli Jacek Fedorowicz, który był gościem specjalnym. I po mojej wypowiedzi, zresztą Rafał Ziemkiewicz też chyba powinien dotrzeć, bo on też tam był w tym programie, był też Sławomir Sierakowski i po jakiejś tam mojej wypowiedzi na temat tego, jak oceniam prezydenta Komorowskiego i już prezydenta elekta Andrzeja Dudę, znaczy czym się tak naprawdę różnili, tym mianowicie, że jeden mówił, to się doskonale skondensowało w tych przemówieniach końcowych, prawda? Jeden mówił o tym, że wojna, że szykujemy się do bitwy, że no pasaran, że jest 47 tysięcy pospolitego ruszenia, że musimy tamtych, no nie użył sformułowania zepchnąć na margines, ale pobrzmiewało to mniej więcej tyle. Krótko mówiąc, wojna, trzeba walczyć, trzeba ich pokonać. I za chwilę prezydent, prawdziwy prezydent Polaków, który mówi o wspólnocie, o łączeniu, o budowaniu, o tym, że wszyscy jesteśmy jednym narodem. I to tak jak w soczewce się to skupiło w tych przemówieniach. Kiedy to opowiedziałem, chwilę później oddano głos twojemu, Marcinie, koledze Jackowi Fedorowiczowi, który powiedział... I co powiedział kolega kierownik? I kolega kierownik powiedział, że jest zdumiony tym, że Polacy dali się zrobić na szaro, bo przecież kampania Andrzeja Dudy była pełna kłamstw i nienawiści. Nie wiem, co mówił dalej, ale wydawało mi się, że rzeczywiście stał się kolegą kierownikiem. I wracając już do swoich doświadczeń z poprzednich dni, proszę Państwa, ja byłem na własne życzenie zresztą, co Józek Orzeł może poświadczyć, byłem na własne życzenie w komisji w miasteczku Wilanów, w tak zwanym Lemmingowie, gdzie poprosiłem, żebym mógł doświadczyć tego, będąc tam. Frekwencja wynosiła tam 80%. Była niesamowita mobilizacja. I tak, było takie wrażenie, że przybiegają ludzie ratować świat przed nadciągającą zarazą. Jeśli dobrze pamiętam, Bronisław Komorowski uzyskał tam 77% chyba, albo 78%, Andrzej Duda niewiele ponad 20%. Ale mówię to dlatego o tym Jacku Fedorowiczu i o tym miasteczku Wilanów, o tej komisji, sądzę, że w innych komisjach tam też było podobnie.
że strasznie mi żal tych ludzi. To znaczy, myślę, że ciesząc się z tego, bo rzeczywiście na taki dzień czekaliśmy no, co najmniej 10 lat i wierzyliśmy w niego, a niektórzy nie wierzyli. Niektórzy myśleli, że się tego nie doczekamy, bo przecież prawica ciągle przegrywa, prawda? Jak uczyć doświadczenie ostatnich lat ciągle przegrywa, to już okazuje się, że nie, że wygrywa. I na ten dzień czekaliśmy, ciesząc się z tego wszystkiego i tego, co przed chwilą powiedział profesor Nowak. Ja mam takie wrażenie, że strasznie dużo zależy od tego, ilu z nich odzyskamy. To znaczy, pewnie każdy z nas ma w swoich rodzinach, wśród swoich przyjaciół, wartościowych ludzi. Ma takich, którzy ciągle jeszcze nie chcą się przyznać do tego, że się mylili. Choć jak Państwo pewnie też doświadczyliście, jest bardzo wielu takich, którzy się właśnie już do tego przyznali. Albo może nawet jeszcze nie przyznając się, że się mylili, dopuszczają możliwość głosowania na kogo innego. I znaczna część z nich głosowała już na Andrzeja Dudę. W dalszym ciągu mówiąc, że z odrazą, że oczywiście na PiS to nigdy w życiu, no ale zaryzykuje jednak na Andrzeja Dudę. I myślę, że to terminem rewolucji francuskiej bagno, czyli ta grupa, która została oszukana, otumaniona, ogłupiona i była za tym murem medialnym, za którym był Bronisław Komorowski, że ta grupa jest do odzyskania i że właściwie to zadecyduje. To znaczy z jednej strony nasza determinacja i nasze poczucie, że to jest długi marsz, ale z drugiej strony nasza wola, żeby tych naszych współbraci lemingów wciągać, bo okazuje się, że to jest możliwe. Myśmy jeszcze rok temu myśleli, że to jest kompletnie niemożliwe, że są nieprzemakalni, że są po prostu, że są kompletnie impregnowani na fakty. To znaczy, że rzeczywistość ich kompletnie nie rusza i wyłącznie to, czego się dowiadują z telewizora, kształtuje ich świadomość i ich decyzje. Teraz się okazało, że nie. Ja już Państwu parokrotnie mówiłem, że działam w takiej grupie tak zwanych oszukanych przez banki. Używa się też terminu frankowicze, którego my niechętnie używamy. I wracając do tych mapek, mam w telefonie, nie potrafię tego pokazać na rzutniku, który zresztą też nie działa w tej chwili, to ta mapa się niesłychanie pokrywa. To znaczy ci, którzy wzięli kredyty we frankach, oczywiście są takie ogniska wielkomiejskie, jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Szczecin, ale jednak ta mapa tych, którzy wzięli kredyty i tych, którzy nie wzięli kredytów, to jest prawie ta sama mapa. I można powiedzieć, że karpie głosują za przyspieszeniem Wigilii, ale niektóre z tych karpi, że tak powiem, wystawiły łby ponad wodę i zaczęły się rozglądać. Jest ich naprawdę bardzo wiele. Tak, będę ci w słowo, bo jednak ta mapka może wywołać wrażenie, że tam są wyłącznie lemingi. Przecież jest niewiele, poza miasteczkiem Wilanów, jest bardzo niewiele miejsc, gdzie jest jakiś miażdżący zwycięstwo. To jest, zaczynając od Śląska, gdzie jest 50 z ogonkiem, jest 52, 53. Jednak nie mówmy tylko o tych tam 50 paru, czy nawet 60, ale że jest tam 40, czy ileś procent ludzi, którzy jednak odważają się myśleć. I chwała im za to. Tak jest, to oczywiście. To oczywiście jest mocno krzywdzące dla nich, dla tych wszystkich, którzy w tamtych rejonach podejmują, powiedziałbym, wybory adekwatne do tego, co im podpowiada doświadczenie. I właśnie myślę, że ten moment, to znaczy to, że właściwie dwa czynniki. Pierwszy czynnik to jest to oczywiście mianowanie Andrzeja Dudy, czyli powiedziałbym strzał w dziesiątkę. Jarosław Kaczyński czasem często podejmuje decyzje właściwe, personalne, czasem jednak nie. Zdarzały mu się decyzje personalne nie najlepsze. Ta jest znakomita. Najlepsza chyba jego decyzja, ale oczywiście poza walorami samego pana Andrzeja, który no ma tą niesamowitą zupełnie jak na polską politykę empatię i taką szczerość w spojrzeniu i czuje się, że nie kręci, nie jest oszustem, tylko że naprawdę chce zrobić i naprawdę to co obiecał zrobi, to jeszcze poza tym są moim zdaniem dwa czynniki. No pierwszy to jest właśnie to, o czym mówiłem tu już tydzień temu. To znaczy to, że młodzi są impregnowani na telewizję. Nie czerpią informacji z telewizji. Nie, no po prostu można powiedzieć trucizna wylewana z TVN-u i z innych telewizji, z TVP czy z Polsatu, ich po prostu nie dotyczy, ponieważ oni się dowiadują w internecie, a internet jest pluralistyczny. Jakkolwiek są różne trendy, to jednak no ilość memów na temat Bronka w stosunku do memów na temat Andrzeja była jak 100 do 1 chyba w tej kampanii. I dla młodych ludzi...
Sam Bronek dostał, bardzo się starał, no chyba taki pomysł na kampanię był w ogóle, żeby w ogóle być w internecie. I to jest jeden z tych czynników, a drugi to jest oczywiście to, co się wydarzyło z tą grupą ludzi, których kredyty, czy też byt, czy też kwestie bytowe zmusiły do tego, żeby zacząć rzeczywiście łączyć przyczyny ze skutkami i doświadczenie z wnioskami. I na koniec powiem tyle, że ja myślę, że to, co już tutaj zostało w piękny sposób powiedziane, moim zdaniem to, co się stało, to znaczy to, co wykonał Andrzej Duda, jego sztab i wszyscy, którzy tej kampanii pomogli, to jest pewien wyłom, to jest tak jak pęka tama, to znaczy jak pęka mur, jak pęka tama i że tego się już nie zatrzyma. To znaczy rzeczywiście jesteśmy w o wiele trudniejszej sytuacji niż w 89 roku, gdzie podziały wtedy były łatwiejsze, prawda? Gdzie było, wiadomo było, o co walczymy, wiadomo było, z kim walczymy. A teraz musimy zacząć od zidentyfikowania, z kim walczymy i zidentyfikowania, o co walczymy. I myślę, że Andrzej Duda to bardzo dobrze robi, bardzo potrafi nazywać te podstawowe dla nas sprawy i odchodząc od, powiedziałbym, pewnych sporów światopoglądowych głównych, czy rzeczy, które dzielą, skupia się na tych rzeczach, które łączą i myślę, że właśnie w ten sposób ma świadomość, że on w ten sposób musi przyciągnąć tych wszystkich, którzy są nam potrzebni, byśmy Polskę odbudowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję Maciejowi. Ja bym tylko powiedział o plusach dodatnich w porównaniu z rokiem 89. Są trzy podstawowe różnice. Po pierwsze, dużo lepiej wiemy, kto jest kim. Po drugie, mamy autentycznych przywódców. A po trzecie, mamy jeszcze niewielkie, ale będące naszymi piemontami media. I to jest ta podstawowa różnica. A teraz proszę o zabranie głosu doktora Jerzego Targalskiego, który mam nadzieję za bardzo mi zepsuje nam humoru. No, przykro mi, ale nie mogę wypaść ze swojej roli. Więc proszę Państwa, no cóż, z racji charakteru oczywiście i zawodu zawsze byłem i jestem sceptykiem i staram się raczej podważać tezy niż zajmować się hagiografią i byłem sceptykiem w grudniu ubiegłego roku, kiedy spotkałem się z Marcinem Dybowskim z Krytyzacji Różnicowej, żeby wysnuć wnioski z akcji pod PKW. I tak w dyskusji w samochodzie, bo w celach konspiracyjnych, oczywiście w strachu przed podsłuchami i tak dalej, na Bielanach. Wtedy zrodził się ten pomysł liczenia i w ogóle oporu wobec fałszerstw wyborczych i stworzenia ruchu kontroli wyborów. Doszliśmy do wniosku, że trzeba się zwrócić oczywiście do Ewy Stankiewicz, bo moim zdaniem doskonale się sprawdza na barykadzie, oraz do organizacji Solidarnych 2010, no bo mają siatkę ludzi i trzeba się na kimś oprzeć, a poza tym są wystarczająco radykalni w tym sensie, że nie zasymilowani przez system. Następnie Marcin zorganizował spotkanie w Kościele Świętej Barbary w centrum, na którym już była pani Ewa Stankiewicz, on, Ernest Rejwasz, ksiądz Małkowski, który nas pobłogosławił i poszedł do prawie mszy, a myśmy się głównie zajmowali narzekaniem nad niemożnością. Przyznam się od razu, ja uważałem, że stopień demoralizacji i upadku, pogrożenie się w samoupodleniu społeczeństwa polskiego doszło do takiego stopnia, do takiego poziomu, że już nastąpiła degeneracja. I trudno powiedzieć, czy da się ten trend odwrócić. No ale doszliśmy do wniosku, że jednak coś trzeba zrobić. Najwyżej nikt nie skorzysta z szansy. I potem następne spotkanie się odbyło, w którym wzięła już udział pani Hania Dobrowolska i Józef Orzeł i stąd klub Ronina. Otóż tak się składa, że ten ruch z mojego punktu widzenia jakby zatacza koło, dlatego że znaleźli się tu zarówno ludzie z Solidarności Konspiracji Antykomunistycznej, jak i ich dzieci, czyli to najmłodsze pokolenie, a tak naprawdę luką jest to pokolenie średnie.
I to w sensie po prostu personalnym mamy tę kontynuację, bo nie tylko z Marcinem działaliśmy razem w organizacji, a potem w Liberalnym Ugradzie Partii Niepodległość w stanie wojennym, ale na przykład no Andrzeja z Duna nie ma, jest reprezentowany przez swojego młodszego brata, którego nie znałem dawniej, ale Andrzeja z Duna, który jest koordynatorem na powiat legionowski, zaagitowałem w pociągu Mazowsza 17 grudnia 80 roku, kiedy jechaliśmy na odsłonięcie pomnika stoczniowców. No i potem oczywiście Andrzej był bardzo skuteczny w technice niepodległości, a drukarnia, którą dostarczył, znaczy lokalna drukarnia, nigdy nie wpadła. Więc można konspirować w systemie komunistycznym. Nie jest prawdą, że wszystko trzeba robić tak, żeby bezpieka wiedziała. Także i potem jak spotykałem ludzi, no to widziałem, że tak naprawdę to właśnie dzieci osób, które brały udział w tej wielkiej konspiracji ruchu oporu z lat 80. teraz się angażowały. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, że brak tych środkowych, tak? Są najmłodsi i najstarsi. To dużo mówi o demoralizacji, upadku, które trzecia RP, czyli Ubekistan, o tych stratach, które on spowodował w społeczeństwie. A teraz, skoro historia można już zamknąć, przejdźmy do spraw ciekawszych, czyli aktualnej sytuacji. Oczywiście to zwycięstwo jest wynikiem kilku czynników. O czynnikach społecznych wszyscy tu mówili, się cieszą i tak dalej, ale ja myślę, że do podziału w służbach już doszło przed wyborami. A wynika to moim zdaniem z tego, że oczywiście służby doskonale wiedzą o kryzysie, który nadciąga i stanęły przed problemem zachowania systemu. Stąd osoba Szetyny, który przecież gdyby nie miał parasola, to dawno by go Tusk wyeliminował, a jednak go nie wyeliminował, tylko był w tak zwanej zamrażarce, prawda? To jak Gomułka był w zamrażarce w czasach Bieruta, tak Szetyna czekał na swój moment, no i teraz ten moment następuje. A zatem podział w służbach to jest zawsze szansa dla nas. I nazwijmy, powiedzmy w ten sposób, że ruch społeczny, ruch oporu szeroki, bo to nie chodzi tylko o ruch kontroli wyborów, to chodzi o to, że zwykli obywatele przychodzili do komisji i zwracali uwagę na fałszerstwa, nieprawidłowości, na złe funkcjonowanie komisji, atakowali tych przewodniczących, członków komisji, zmuszali do przestrzegania prawa. Po prostu zwyczajnie, czego się dotąd nigdy nie wydarzyło, bo wszyscy jak barany szli i uważali, że zło musi zwyciężyć. I tym elementem pozytywnym to jest to, że po raz pierwszy od wielu lat ludzie zobaczyli, że kanalie mogą przegrywać, że kanalie można pokonać i że zło nie musi zwyciężyć, że zło może przegrać. Tak? Tylko... potrzebna jest nasza aktywność i opór. I to zwycięstwo trzeba właśnie wykorzystać w ten sposób. Powtarzać ludziom, widzicie, możemy wygrać, tylko musimy działać. I teraz tak, zmiana sceny politycznej, która jest przygotowywana od dawna, a teraz ruszyła, zmiana sceny politycznej wcale nie oznacza zmiany systemu. I tutaj jest zasadnicza różnica, bo nam chodzi o zmianę systemu, a nie, żeby było jak u Di Lampeduzy, prawda, wiele trzeba zmienić, żeby nic się nie zmieniło. I teraz to niebezpieczeństwo jest, że ludzie będą postrzegali zmianę sceny politycznej jako zmianę systemu. Tak? Czyli mamy tutaj trzy możliwości. Nie udawajmy, że zło jest po stronie Platformy, a żadnych jakby to powiedzieć, procesów degeneracji po stronie PiS-u nie ma. Oczywiście są te procesy. To widać
w aparacie lokalnym, a mam po prostu informacje z poziomu powiatu prawie z całej Polski, jak wygląda sytuacja w PiS-ie, gdzie funkcjonariusze PiS-u współpracowali, a gdzie kazali nam, żebyśmy nic nie robili, nie przeszkadzali, bo jesteśmy niepotrzebni, tylko im przeszkadzamy, bo ideałem jest, prawda, jeden funkcjonariusz PiS-u w powiecie i wszyscy muszą na niego głosować, jak im się władza ludowa nie podoba. Także problem jest o wiele bardziej złożony. Jeżeli mamy przeciwnicy systemu, jeżeli przeciwnicy systemu mają wygrać wybory jesienne, to po pierwsze trzeba rozbudować kadry i całą strukturę, ale również tutaj jest problem taki, że nie można dopuścić do zblatowania się części funkcjonariuszy PiS-u z funkcjonariuszem Platformy, co już nastąpiło. A teraz będą rozmaite, prawda, pomosty, bo to w takich momentach zawsze się ujawniają rozmaici panowie i panie, którzy nagle z tamtego obozu, a my zawsze byliśmy z wami, bo my tam, prawda, kiedyś to tamtego przyjęliśmy do pracy, albo temu tego nie daliśmy wsadzić, czy coś takiego, czy dzięki nam nie umarł z głodu i teraz już będziemy razem, prawda, i tak dalej. Więc pierwsze niebezpieczeństwo to jest niebezpieczeństwo jedności w walce o kasiorę. Tak? Czyli dosiemy się razem do kranika. Otóż no to jest różnie z przemalowaniem. Można się przemalować, tu kranik jest istotą, a nie kolor. Także to, co pierwsze, którą nam grozi, to sojusz obu aparatów, prawda? Tym bardziej, że już wydelegowane zostały jednostki zdegenerowane z PO, które przedtem były w PiS-ie, prawda, jako te pomosty przez oficjalną propagandę. Także niebezpieczeństwo, że odnowiona Platforma na czele z Schetyną będzie próbowała doprowadzić do jakiegoś popisu, jest to niebezpieczeństwo bardzo poważne, które wprawdzie zmieniłoby scenę, ale nie zmieniłoby system. Druga sprawa, no to oczywiście widzimy, że ludzie przewidujący z obozu kaszalota, wprawdzie kaszaloty na wiosnę odfruwają, tam prawda odpływają, ale i starają się utworzyć taką namiastkę Unii Wolności, prawda, żeby do tej szalupy ratunkowej wskoczyć, no i żeby ludzie rozumni dostali te swoje 5% i uniemożliwiali funkcjonowanie Sejmu. Tak? Także zwracam uwagę na łódź ratunkową, została spuszczona z tego Titanika i teraz tam wpłyną rozmaite osobniki i osobniczki z kancelarii, miejmy nadzieję, byłego prezydenta. Także mówię, miejmy nadzieję, bo władza ludowa jest pełna pomysłów. Tak? Już nie mówię o tym, że zawsze można do towarzysza Putina udać się po pomoc. Rosja zawsze wszystkim pomaga, więc i pomoże tutaj, prawda, kaszalotom. Chodzi o ustawę, tak, chodzi o ustawę o niemożności sprawowania funkcji prezydenta, prawda. To jest duże niebezpieczeństwo, że zostanie przepchnięta i oczywiście tutaj walka będzie no, o każdy milimetr tej przestrzeni. Następne niebezpieczeństwo, które nas czeka, to oczywiście... No, że po pierwsze zawsze pomocną rękę może Rosja wyciągnąć, prawda? Jakieś bliskie, już niekoniecznie samolot gdzieś poleci, ale jakieś bliskie spotkanie trzeciego stopnia z tirem na rejestracji białoruskiej, prawda? Albo Madagaskaru, nie ma znaczenia. Metody są znane od zawsze, tak? Ale sprawa jest też ważna o ustawie. O ustawie o niemożności sprawowania urzędu prezydenta, tak? Czyli, że zaistnieje taka sytuacja, w której prezydent elekt albo nawet już po objęciu urzędu w tydzień czy dwa tygodnie, później okaże się, że nie może tego urzędu sprawować, albo wcześniej, że nie może go objąć, prawda? Ta ustawa jest teraz przepychana,
No bo Uzbekistan walczy o przeżycie, bo Uzbekistan wie, że to nie musi, ale może być jego koniec. Tak? Więc zamiast skakać do góry z radości, radzę zachować czujność rewolucyjną i spokój, i konsekwencje. W tej chwili władza ludowa przygotowuje wszelkie możliwe bezpieczniki Uzbekistanu, stawia je w stan gotowości bojowej, tak? Żeby nawet jeśli Duda obejmie urząd, nic nie mógł zrobić, żeby miał związane absolutnie ręce. Sprawy parlamentarne, to jest, już raz mówiłem o tych niebezpieczeństwach popisu, ale jest jeszcze druga sprawa. No, wyborcy Kukiza liczą na założenie nowej partii i jak zawsze w takich wypadkach nie wiadomo, kto tu będzie miał wpływ, bo partii bez pieniędzy założyć się nie da. Dlatego, że partia to są setki ludzi pracujących od rana do wieczora i muszą z czegoś żyć. A zatem, żeby założyć partię, trzeba mieć ludzi na stanowiskach, najlepiej takich, gdzie się nic nie robi, jak Asiora leci, czyli w samorządach jakichś posłów, no jakichś tam darmozjadów, prawda, którzy nic nie robią, a mają czas wolny. Tego się emerytami nie zrobi, jak niektórzy myślą. Tak, zwłaszcza Kukiz. Więc jest kwestia walki o wpływy i jeśli ta formacja powstanie, kto będzie miał tu decydujący głos i czy ta formacja wejdzie w koalicję i na jakich warunkach, ja nie mówię o warunkach oficjalnych, tylko nieoficjalnych, z PiS-em albo z odnowioną Platformą, czy tam z partią odnowiciela układu Szetyny. Tak? Więc to nie jest koniec całego tego, tych wszystkich zmian. Mogą tu być, ta wersja, prawda, Kukiz sobie może przypomnieć, czy inaczej, Szetyna może sobie przypomnieć, że zawsze był przyjacielem Kukiza i to może pójść w tę stronę, a może też dojść, co byłoby najlepszym rozwiązaniem oczywiście, do sojuszu z PiS-em, ale jak mówię, PiS wymaga generalnego remontu. Z tymi ludźmi, którzy są w aparacie obecnie, PiS nie wygra wyborów na taką skalę, jaką chcemy. To się zatrzyma na tym poziomie, co jest. I teraz te niebezpieczeństwa oczywiście mogą zadziałać. No i gdzie ja bym upatrywał szansę na przeciwstawienie się systemowi? Otóż uważam, że ruch kontroli wyborów, jeżeli uda mu się oczywiście z tych, no bo bądźmy szczerzy, naprawdę to jest ruch kadrowy w tej chwili, tak? Jeżeli udałoby mu się, zachowując właśnie, pod warunkiem zachowania tej platformy ponadpartyjnej, rzecz jasna, jeżeli udałoby mu się przekształcić w ruch masowy, tak? To wtedy główny nacisk należy położyć na walkę o instytucje. Czyli nie tylko kontrolę wyborów parlamentarnych, i tu jest problem, oczywiście ten sam, przed którym stanęliśmy w wyborach prezydenckich, to znaczy zaświadczeń, prawda, dla członków komisji obwodowych, dla mężów zaufania i tak dalej, bo przecież tylko komitety wyborcze będą mogły kierować. I tutaj no, muszą te wszystkie komitety wyborcze partii się grubo zastanowić, co im się bardziej opłaca, tak? Czy taka ponadpartyjna współpraca celem zmuszenia do przeprowadzenia uczciwych wyborów, bo to, co się udało na razie osiągnąć, to po prostu ograniczyliśmy fałszerstwo wyborcze. A z drugiej strony, bo to jakby ma dwa aspekty, tak? Z jednej strony ograniczyliśmy fałszerstwa wyborcze, ale z drugiej strony był też ruch oddolny protestu ludzi. Czyli ta zmiana wyborcza, o której mówił pan Paladę, była tak duża, że przy istnieniu ruchu kontroli wyborów nie udało się dokonać fałszerstw na wystarczająco dużą skalę. A o tym, że były, to nie ulega żadnej wątpliwości. To, że Śląsk
oficjalnie głosował, bo miał tam 50 z kawałeczkiem dla Komorowskiego, to jest wynik moim zdaniem fałszerstw wyborczych. To na Śląsku odwoływano członków komisji wyborczych. Gdyby tam mimo że nie udało się wszystkich komisji na Śląsku obsadzić, gdyby się udało wszystkie komisje obsadzić, gdyby nie rozpoczęła się ta akcja masowego odwoływania przewodniczących i członków komisji wyborczych, to by się okazało, moim zdaniem, że Śląsk dołączył do obszarów wyzwolonych, do Galicji kongresówki. Zresztą proszę pamiętać, że województwo śląskie to Śląsk Cieszyński, to jest Bielsko-Biała. To jest część przecież, cały okręg częstochowski to jest część kongresówki. Także sytuacja byłaby inna i ta mapka wyglądałaby inaczej. Też chciałem zwrócić uwagę, że jest mnóstwo terenów jeszcze do wyzwolenia, gdzie różnica między Komorowskim a Dudą była niewielka. I to na terenach takich jak na przykład powiat Olecko czy powiat Giżycko. Więc to nie jest tak, że ten podział między zaborami jest nie do przezwyciężenia. Prawda? Tylko to teraz zależy od kadr PiS-u. Czy PiS dokona zmian, czy rzuci starych cwaniaków i kombinatorów, którzy zrazili do siebie wyborców. Proszę pamiętać, są wielka ilość powiatów, gdzie wyborcy głosowali na Dudę, ale do PiS-u są zrażeni. Ponieważ funkcjonariusze PiS-u robili wszystko dotychczas, żeby ludzi od siebie odrzucić, zniszczyć każdą oddolną, samodzielną inicjatywę. Bo każda oddolna, samodzielna inicjatywa była potencjalną konkurencją, prawda? A po co konkurować, po co rozszerzać swoją bazę, kiedy lepiej nic nie robić i dogadywać się z jakimś wójtem z PO, prawda? Najlepiej na zasadzie ty będziesz wójtem, a ja będę wice i kasiorkę dzielimy, jeszcze podwyższymy, prawda, uposażenia. Jak w Bartoszycach. Także tutaj zadanie to jest po pierwsze kontrola wyborów parlamentarnych, po drugie, i to jest kolejna rzecz, o której nie mówiliśmy, a która się pojawiła w tym tygodniu, w niedzielę będą wybory do izb rolniczych, to są izby samorządu, twierdza PSL-u, czyli moim zdaniem głównego fałszerza i specjalisty od oszustw wyborczych. W tych wyborach nie zdołamy skontrolować, ale będziemy się starali potem odwoływać tych, którzy stali wybrani niezgodnie z prawem. Natomiast tam doszło oczywiście do kolejnych nadużyć, odwoływania ludzi, wyrzucenia z komisji, wyrzucenia kandydatów i tak dalej. Izby rolnicze to jest samorząd rolniczy, do którego należy każdy, kto płaci podatek gruntowy, więc to jest ogromna siła na wsi i dopóki nie wyzwolimy wsi z terroru PSL-u poprzez takie instytucje jak właśnie izby rolnicze, bo tam się decyduje o wielu rzeczach, to ta wolność i instytucje demokratyczne nie zejdą w dół. One muszą zejść do gmin, na samym dole. Następna sprawa to jest kontrola władzy wykonawczej. Tak? Ci, którzy fałszowali wybory, muszą wiedzieć, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Nie radzę nikomu, żeby fałszował wybory parlamentarne. Tak samo teraz osobiście się tym zajmę. Przygotuję listę wszystkich wójtów, którzy czy burmistrzów odwoływali członków naszych komisji. I nieważne, czy to jest wójt gdzieś w Tarnawacie, jakiś tam pasieczny, czy to jest bufetowa, czy to jest wójt w Puszczy Mariańskiej. Każdy, kto łamał prawo, odwoływał członków ruchu kontroli wyborów z komisji, czyli stwarzał warunki do fałszowania wyborów, no powinien się już pakować. To jest dobra rada. A zatem kontrola władzy wykonawczej. Władza wykonawcza musi zrozumieć, że ma służyć społeczeństwu, a nie terroryzować społeczeństwo. Ale to jeszcze nie wszystko, bo tuż przedmówcy mówili, no proszę Państwa, wymiar bezprawia w Polsce, dopóki będzie istniał,
i służył władzy wykonawczej do terroryzowania społeczeństwa, do terroryzowania opozycji i niszczenia, do niszczenia wolności słowa, nie będziemy mogli normalnie funkcjonować. Tak? Czyli nie będą jacyś tam narodowcy mogli rywalizować z Wilkiem, albo z PiS-em, albo na odwrót. To jest wykluczone. Najpierw potrzebne są instytucje demokratyczne. I dlatego bez oczyszczenia wymiaru bezprawia, z tych służalczych sędziów, którzy kombinują tylko jak naginać prawo, żeby się władzy zasłużyć, nie będzie demokracji, bo system demokratyczny opiera się na sądach, na praworządności, tak? Czyli bez rozpoczęcia walki z tym wymiarem bezprawia i przekształcenia go w normalny wymiar sprawiedliwości, bez zabrania się za sędziów, nie będzie w Polsce stabilnej demokracji. To mogą być tylko momenty przebłysku, tak? Kiedy ci służalcy się pochowają ze strachu, że mogą się narazić społeczeństwu, bo złoma to do siebie, że najbardziej rozkwita, prawda, za kotarami. Jak nikt nic nie wie, to wtedy można najbardziej dawać upust swojej nikczemności. No i oczywiście mówiliśmy o mediach, ale ja z reżimowymi mediami nie mam i nie chcę mieć nic wspólnego, więc tutaj oddaję pole innym. Natomiast to, co jest istotne, to właśnie stworzenie takiego ruchu, który by przywrócił charakter demokratyczny tych wszystkich fikcyjnych instytucji. Tak? Taki ruch może być tylko ponadpartyjny, podkreślam. On nie może mieć żadnej ideologii poza zasadami demokratycznymi i dlatego tak naprawdę on by nawiązywał do Solidarności, prawda? Bo przecież w Solidarności byliśmy wszyscy, no, ja mówię o moim pokoleniu, prawda? Byliśmy wszyscy niezależnie od jakichś tam opcji ideologicznych czy przekonań religijnych lub innych. I tak samo tutaj, jeśli tu no, będziemy mogli się wszyscy spotkać, to wtedy spowodujemy, że obywatele od dołu zaczną się organizować i kontrolować władzę. Tak? A ta władza musi się po prostu bać. To jest sprawa zasadnicza. I teraz jeszcze takie krótkie zadanie na teraz przed wyborami. No, trzeba zmusić PKW do zmiany wytycznych, ale generalnie trzeba zmienić system wyborczy. To znaczy nie mam na myśli teraz ani systemu większościowego, ani proporcjonalnego. Tam sam jestem zwolennikiem systemu mieszanego. Tylko mam na myśli te procedury, tak? Procedury, w których tak naprawdę obwodowe komisje wyborcze są zależne od władzy wykonawczej. I władza wykonawcza może wszystko. I to bez jakiejkolwiek kontroli. Czyli tak naprawdę trzeba opracować system wyborczy w Polsce. Żeby władza wykonawcza nie miała kontroli nad nimi, nie miała nawet możliwości fałszowania wyborów. Bo nie chodzi o to, żeby skala fałszerstw była mniejsza. Chodzi o to, żeby fałszerstw nie było, tak? A te fałszerstwa, żeby wykluczał system, ponieważ PKW, która jest wyjątkowo perfidnym narzędziem przygotowywania fałszerstw wyborczych, tak opracowała wytyczne, żeby te fałszerstwa w obwodowych komisjach wyborczych umożliwiać, żeby dawać wolną rękę i stwarzać stan bezkarności dla fałszerzy. Więc powiedzmy sobie jasno, PKW i Krajowe Biuro Wyborcze są naszymi przeciwnikami, bo są ostoją reżimu autorytarnego w Polsce, jeśli nie totalitarnego. No bo tu możemy się do definicji wspierać. No to by było na tyle. A teraz chciałem zacząć tam, gdzie Jurek Targalski skończył. Ja o tyle myślę podobnie, że z natury jestem pesymistą, jeżeli chodzi o myślenie, i optymistą, jeśli chodzi o działanie. W związku z czym myślę czasem nie więcej jak Jurek, ale działam inaczej. I chcę powiedzieć tak. Te wybory pokazały, że podział w Polsce
jest niesłychanie głęboki, a zarazem, że został częściowo przełamany. Na tyle częściowo, żeby Andrzej Duda wygrał. Ale to właśnie wybór między kandydatem absolutnie nie do przyjęcia dla cywilizowanych ludzi, a normalnym kandydatem, i normalny wygrywa tylko 3%, to oznacza, że ten podział jest tak głęboki, że trzeba myśleć o tym, że wykonaliśmy dopiero pierwszy kroczek, jak mówił Andrzej Nowak. Druga rzecz. Temu systemowi nic się nie stało po dzisiaj. Stracił jeden żyrandol i co gorsza, kiedy Andrzej Duda tam wejdzie, to ten system będzie próbował ograniczyć prawa prezydenta właśnie do takiego żyrandola. Jest pytanie w tej chwili kluczowe, kto pierwszy wystąpi z inicjatywą dla społeczeństwa? Czy Andrzej Duda, czy ta połamana platforma? To jest jedna z ważniejszych rzeczy, bo jest wyścig o duszę tych pozyskanych świeżo ludzi w tych wyborach. I teraz Jerzy mówił o warunkach demokracji. Powiem tak, że to nudne jest o tym mówić, bo to wiadomo, co ma być, że władza ma służyć ludziom, a sądy mają być sprawiedliwe i szybkie i tak dalej. To dla mnie nie jest interesujące. Interesujące dla mnie jest, jak do tego dojść. I jedną tezę Jurka odrzucam. Obawę przed sojuszem aparatów Platformy i PiSu. To jest kompletnie niemożliwe. Nie dla PiSu, tylko dla Platformy. Jakikolwiek aparat czegoś takiego jak PiS jest śmiertelnym wrogiem nawet wtedy, kiedy jego dolne części jakoś tam się układają w tych leżach lokalnych i całkiem nieźle współpracują z tym systemem. Ale przecież PiS się różni tym od Platformy, że jego góra prowadzi zupełnie inną politykę niż ten aparat na dole. I chcę powiedzieć tak, są dwa warunki dla PiSu, żeby mógł się zmienić, ponieważ ja nie wierzę w to, żeby jakakolwiek dobra władza w PiSie potrafiła ten aparat przekształcić w aparat niezależnie działającego od systemu opozycyjnego tworu. Dwa są potrzebne elementy i szczęśliwie one są blisko, pojawiły się. Pierwszy to jest silny konkurent, a zarazem możliwy koalicjant. PiS tego nie miał. A Paweł Kukiz mu to z automatu załatwił. Pobudził część młodych, którzy by nigdy nie poszli na wybory i część młodych, którzy by nigdy na Dudę nie głosowali. Paweł Kukiz wykonał ogromną robotę. Ale jest tak, jak Jerzy mówi, to jest Paweł Kukiz. Tymczasem on utworzy partię, będzie na niej iluś tam kandydatów i problem jest tylko jeden. Czy ci kandydaci, którzy zostaną posłami, dzień po zostaniu posłami, nie przejdą do Platformy czy tam czegokolwiek takiego. To jest pytanie, czy to o tym Jerzy mówił, czy można za darmo stworzyć porządną partię, która idzie w tym kierunku, w którym jej lider chce. Paweł nie będzie panował nad tym ruchem. On musi temu się poświęcić i co gorsza, podejrzewam, że nikt nie jest w stanie z naszej strony mu pomóc. To jest jedna rzecz, ale to, że on zabierze te 15-20% jest bardzo prawdopodobne i PiS po raz pierwszy będzie miał konkurenta spoza tego systemu. To jest szalenie ważne. Nie z tego systemu, tylko spoza tego systemu. No, Kukiz się przedstawia jako antysystemowca. Pytanie, czy on, Kukiz, się odetnie od, nie w słowach, tylko w działaniu, od tych różnych korzonków, które gdzieś tam próbują się uplątać u nóżek. Ale brakuje drugiego elementu i tu jesteśmy blisko ruchu kontroli wyborów. Otóż brakuje akceptacji PiSu dla powstania, działania i rozwoju autentycznego, oddolnego ruchu aktywności społecznej. I chcę powiedzieć, że plan takiego ruchu napisałem 2 lata temu, a 1,5 roku temu doszło do sytuacji, w której szefostwo PiSu powiedziało, że nie chce tego wspierać. Z powodów, o których Jerzy mówił.
rok temu prawie, bo chyba nie pamiętam, w lipcu albo w sierpniu, wymyśliłem pierwszą twarz tego ruchu, którą nazwałem właśnie Ruch Kontroli Wyborów. I to musiało czekać właśnie do wyborów samorządowych, żeby się okazało, że fałszują tak bardzo, że powstało poparcie społeczne dla tego ruchu. Więc ta nasza inicjatywa jakichś tam inteligentów spotkała się już wyraźnie z sytuacją, w której ludzie na dole tej zmiany chcieli. Więc i tu jest największa moja różnica chyba z Jerzym, jeżeli dobrze rozumiem. Mianowicie dla mnie to nie jest tak, że buduje się ruch aktywności społecznej, żeby zmienić państwo i instytucje, żeby stały się demokratyczne. Tak się nie da niczego zrobić. Da się wyłącznie zbudować ruch społeczny, który będzie realizował interesy mniej lub bardziej bezpośrednio tych ludzi. To znaczy trzeba najpierw trafić do tych, którym jest źle, którzy mniej więcej kojarzą, dlaczego im jest źle i im pokazać, co trzeba zrobić. To też, że się udało pokazać części ludzi, że uczciwe wybory to jest ich bezpośredni interes. Czyli udało im się powiedzieć, że władza jest ważna. Jeżeli źle wybiorą, to stracą. To jest te nasze 5-6% mniej więcej ludzi, których pewnie udało się to pokazać, że warto pójść na wybory, dlatego że władza robi rzeczy, które są ważne dla nas. Może je zrobić dobrze, a najczęściej teraz robi je źle. Więc tu jest ten sukces, ale to jest tak. Można tworzyć ruch społeczny, jeżeli ludziom pokazujemy, że to jest zgodne z ich interesami. I z tych interesów może się złożyć taki ruch. I to jest według mnie najważniejsze. Tak mniej więcej myśli Andrzej Duda, bo nie wiem, czy to zrobi, tworząc tę Duda Pomoc, prawda? On chce pomóc ludziom, którym coś jest źle się dzieje. No ale przecież nie jest on biurem interwencyjnym państwa Romaszewskich czy Solidarności. To nie chodzi o to, żeby prezydent pomógł 3000 najbardziej pokrzywdzonych ludzi w Polsce, bo straci całą energię i kasę. On ma się też przy okazji zabrać do tego, żeby systemowe powody, dla których te krzywdy powstają, próbować zlikwidować. Ale trzeba to pokazać ludziom, co trzeba robić, żeby zmienić ten system, żeby w tym systemie działo im się lepiej. A tu jest ta głęboka przepaść w narodzie, ponieważ mniej więcej jego połowa nie wierzy w ogóle w to, że władza może chcieć ludziom coś zrobić dobrego. I tutaj bym skończył, ponieważ to, co się stało wczoraj, to właśnie było to. Ludzie przestali się bać złego. Zobaczyli, że złego można zwyciężyć. I chcę powiedzieć tak. To nie jest tak, że nie sfałszowali, a mogli. Wydaje mi się, nie mogli. Właśnie, że oni naprawdę zrobili wszystko, co mogli. Tylko w sprawie wyborów już więcej zrobić nie mogli. Ale od jutra ten system pokaże, że może robić naprawdę jeszcze wiele rzeczy. I dlatego bez naszej aktywności i nie tylko wsparcia dla PiS-u, ale silnego nacisku społecznego na PiS i ze strony tego ruchu aktywności, czyli ruchu kontroli wyborów, czy innych takich ruchów, i ze strony powstającej partii Kukiza, PiS nie zmieni się. PiS musi się zmienić, ale tylko przez to, że będę miał takich dwóch sojuszników, którzy będą cisnęli tego swojego sojusznika. To niezbyt przyjemne zadanie, ale niestety trzeba się tym zająć. No i ja się całkowicie zgadzam, to tutaj nie ma żadnej różnicy między nami. Okay. To w takim razie jeszcze Maciej Chwilski. Drodzy Państwo, tutaj usłyszeliśmy o filarach systemu. Jednym z filarów systemu są łże media. Znaczy media, które nie służą prawdzie, a służą temu, żeby utrzymywać status quo. I to, co Maciek Pawliński mówił o pozyskaniu lemmingów, także się nie stanie, jeżeli te media będą funkcjonować w takim kształcie, jakim funkcjonują cały czas. To jest po prostu jeden z elementów utrzymywania status quo niedemokratycznego systemu w Polsce, takiej półdemokracji, czy ćwierćdemokracji.
I teraz chciałem także przypomnieć, że gdy wybieraliśmy Lecha Kaczyńskiego w 2005 roku, no to ucieszyliśmy się, prezydent został zaprzysiężony, a my poszliśmy sobie do domu robić swoje rzeczy, po czym okazało się, że prezydent jest naprzeciw łyżę mediów i stało, co się skończyło Smoleńskim. My nie możemy dopuścić teraz, żeby ta sytuacja się powtórzyła. Nie możemy zostawić Andrzeja Dudy naprzeciw tego systemu kłamstwa i zniewolenia. I dlatego powstaje inicjatywa, którą nazwaliśmy Uczciwe Media. Chodzi o monitoring, watchdoga, monitoring tego, co się dzieje w mediach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch telewizji, o których wiemy, jak działają, bo na telewizję państwową możemy mieć mniej więcej jakiś wpływ, natomiast na prywatne telewizje wpływ możemy mieć tylko jeden. Pokazywać feedback właścicielom tej telewizji i reklamodawcom w tych telewizjach, co te media tak naprawdę robią w Polsce. A przypomnijmy, że w telewizji TVN zmienił się właściciel. Firma Scripps Network Interactive, to jest amerykańska firma, która jest właścicielem wcale nie telewizji newsowej, tylko telewizji lifestyle'owej. Tam pokazują filmy pod tytułem jak naprawić dom albo jak wymienić oponę w samochodzie. Ich news nie interesuje. I zabawa polega teraz na tym, że już pierwszy krok został zrobiony. Ja to o tym mówiłem jakiś czas temu i pisałem. 3 kwietnia wysłaliśmy list do nowego właściciela TVN-u z informacją, jak ta telewizja się w Polsce sprawuje i tak naprawdę co się dzieje. I dostaliśmy potwierdzenie, że ten list został dostarczony, że został przeczytany. List podpisał tutaj obecny Marcin Wolski, Józef Korzeł, ja, podpisał także profesor Gliński. I wygląda na to, że taka umiarkowana dosyć postawa pani Pochankę na przykład w trakcie tej debaty w TVN-ie no, mogła być skutkiem tego listu. Nie przeceniajmy tego, ale być może coś się wydarzyło. A że można informować reklamodawców skutecznie o tym, jak co wyprawiają ludzie, których oni finansują swoimi reklamami, to wskazuje historia Wojewódzkiego, który w 2010 roku znieważył prezydenta świętej pamięci. I wtedy ten program w Radiu SK sponsorowała Coca-Cola. Polski oddział Coca-Coli na mój list z uwagą, że nie wypada, został skwitowany, my się do polityki nie wtrącamy. Natomiast ten sam list no, z nakreśleniem historii specyfiki tego, co się wydarzyło, że generałowie NATO, że prezydent, że katastrofa lotnicza, że żałoba narodowa, ten sam list, który został wysłany do centrali w Atlancie z informacją, że coś takiego się wydarzyło, wrócił po 2 godzinach z odpowiedzią, aha, dziękujemy bardzo za informację, wycofujemy budżet. W związku z czym jest nadzieja, że pan Tomasz Lis więcej już nie będzie sobie pozwalał na grubiaństwa i chamstwo w stosunku do kogokolwiek, a że TVN zacznie się zachowywać jak normalna telewizja, a nie jak, nazwijmy to, szczekaczka okupacyjna. Przepraszam bardzo, ale nie chodzi o to, żeby Lis zachował się inaczej, tylko żeby Lisa nie było. To powiedział pan Jerzy. Rozumiem, że odlisienie jest jednym z celów działania. Drodzy Państwo. Gruntowne odlisienie. Wiemy, że lisy przenoszą wściekliznę, więc trzeba działać. Tak więc dla tych, którzy oglądają nas w okienku telewizyjnym, inicjatywa Uczciwe Media, Fair Media Initiative zostaje utworzona. O dalszych informacjach będziemy, o dalszych działaniach będziemy informować. To ja przepraszam, ale żeby nie było tak wesoło, to chciałem powiedzieć o pułapce bardzo poważnej, która została przez system już zainstalowana, żeby się nic nie zmieniło, a nawet gorzej, żeby było gorzej niż było. Otóż jeżeli przejdzie do referendum, pamiętamy, że tam jest pytanie o JOW-y i o finansowanie partii. Otóż proszę Państwa, JOW-y, punkt Kukiza i element ewentualnej koalicji z PiS-em, przy jednoczesnej likwidacji finansowania partii z budżetu oznacza oddanie władzy w ręce mafii. I tu już
na poziomie, powiedzmy, ukraińskim. Więc to jest pokazanie, jak można instrument walki przeciwnika wykorzystać do umocnienia własnej pozycji. Czyli jeżeli nie odblokujemy rozwoju biznesu polskiego, a to było ciekawe zjawisko, że w ruchu kontroli wyborów znalazło się mnóstwo młodych ludzi, którzy mają własne firmy. Czyli sygnał jest jasny, prawda? Odblokujmy rozwój firm polskich, a będziemy mieli demokrację. To jest kolejna, jakby to powiedzieć, warstwa uciśniona. Nie pederaści i lesbijki, tylko... Dobrze, ale jeżeli można, to wrócimy do tej części, tak, w dalszej części, tak, dyskusji, bo Józek obiecał poczęstunek, a tutaj 3/4 sali przełyka ślinę. No, przełyka ślinę, ale co będzie z tym referendum? To jest poważna sprawa. Za chwilę się tym zajmujemy. Józku, baw się w podczaszego.